mamy całą dziewiątkę w maszynie. I uwaga, konie ruszyły. Tutaj Guajob de Buzul przy wewnętrznej. Dobrze wystartował, obok niego Mochacz, tu jockey troszeczkę go powstrzymał. Tam do przodu przesuwa się Anwar Al-Khalediah po zewnętrznej i ona pewnie obejmie za chwilę prowadzenie. Stawkę zamyka Zeland, który idzie w posyle. Z tyłu również Ali Al-Khalediah i także jeszcze za nimi tam prowadzony jest Gabon w niewielkim odstępie. Na razie prowadzi jednak klacz Anwar Al-Khalediah, na drugiej pozycji Guajob. Na trzeciej blisko Mochacz, to jest czołówka, podszedł Szamot Al-Khalediah do czołowych koni, w posyle z tyłu galopują Ali Al-Khalediah, również Zeland i Nadżem Di Soleil. Konie są przed wyjściem na prostą, lekko, spokojnie tutaj prowadzi Anwar Al-Khalediah i ona wyprowadzi na prostą, przy niej w mocnym posyle Guajob Al-Buzul. Guajob de Buzul. Rozpoczyna się finiszowa prosta. Kilka koni tam finiszuje ławą. Wydaje się, że tutaj świetnie Eldas poszedł środkiem toru. Eldas, za nim kilka koni, tam jeszcze broni się Guajob i tutaj Szamot Al-Khalediah się włączył do walki. I on prowadzi. Szamot Al-Khalediah polem ruszyła tymczasem Ali Al-Khalediah, a prowadzi tu jeszcze Eldas. Eliad, Szamot i Alia, trzy konie walczą. Przy kanacie Eldas od pola finiszuje Ali Al-Khalediah. Za chwilę celownik, to jeszcze 30 metrów, wygrywa Eldas ten gonitwę. Druga jest Ali Al-Khalediah, trzeci tam jest blisko Nadżem Di Soleil i tuż Szamot Al-Khalediah, ostatni Gabon.